muzyczne podróże przez świat. Dziś naszymi gośćmi są doktor habilitowany Małgorzata Anna Jóźwiak oraz profesor doktor habilitowany Marek Jóźwiak. Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam. Dzień dobry Państwu. Często niosą śmierć i zniszczenie, ale mają też inne ciekawe cechy. Wulkany. Na Ziemi znajduje się co najmniej 1500 aktywnych wulkanów. Dziś poznamy niektóre z nich, ale na początek zdefiniujmy, co kryje się pod tym terminem wulkan. Wulkan to miejsce, w którym na powierzchni wydobywa się lawa z wnętrza Ziemi, jakieś może materiały wulkaniczne, które nazywamy lawą. I to, co jest tutaj bardzo istotne, że mamy na kuli ziemskiej różne miejsca o różnej genezie powstawania wulkanów. Pierwsza z nich to taka, gdzie powstają tak zwane grzbiety śródoceaniczne, a polega to na tym, że na styku płyt tektonicznych, takim świetnym przykładem jest właśnie Islandia, gdzie mamy dwie płyty tektoniczne, to jest północnoamerykańska i euroazjatycka, gdzie one się rozstąpiły, wydobywająca się lawa, na tyle dużo jej się nagromadziło, że wyszła ponad poziom oceanu, no i powstała wyspa. I to jest jakby jeden element. Drugi element, który jest zdecydowanie bardziej częsty, to jest taki, gdzie dochodzi do powstawania tak zwanej strefy subdukcji. Polega to na tym, że z kolei te płyty na siebie nachodzą i jedna pod drugą wchodzi. Jedna jest lżejsza, druga jest cięższa, w związku z powyższym następują te procesy w ziemi i w postaci tej lawy wydobywa się na zewnątrz. To są najczęściej już wulkany, te, które występują, to są te wulkany tak zwane eksplozywne. Czyli one jakby uzewnętrzniają się wyrzutem bardzo dużej ilości pyłów, popiołów, bomb wulkanicznych, no i wreszcie też wydobywa się lawa. I trzeci obszar, ten obszar jest w okolicach Hawajów, ponieważ jest to tak zwany pióropusz płaszcza. To są miejsca, gdzie skorupa ziemska jest podgrzewana od spodu, no i następuje wydobywanie się tej lawy. No i to mamy takie jakby trzy obszary, w których te wulkany mogą występować. No i tutaj też może jeszcze warto w obowiązku powiedzieć, że mamy wulkany eksplozywne, czyli takie, które wyrzucają ten materiał piroklastyczny, lawowe, czyli efuzywne, które z kolei lawa się wylewa bezpośrednio z otworu, no i tak zwane stratowulkany mieszane, i ich jest najwięcej, czyli są to te stożkowe, które widzimy. I innym podziałem jest ze względu na kształt, są właśnie stożkowe, ale są również i tarczowe. Tych tarczowych jest w sumie niewiele, no ale na Islandii mieliśmy okazję, możliwość obserwowania. Podobno wulkany przyczyniają się do piękniejszych zachodów słońca. Czy to prawda? Ze względu na temperaturę, ze względu na krajobraz, tak. Będziemy oczywiście na Islandii, ale jeszcze gdzie dziś się wybierzemy? Islandia też w Europie, ale tych bliższych, to znaczy o Etnie, o Wezuwiuszu oczywiście. Będziemy w Ameryce Południowej, przede wszystkim w Andach, w Peru, bo tam właśnie byliśmy i mieliśmy możliwość obserwowania wulkanów. Wreszcie na Filipinach, który jest takim obszarem o bardzo aktywnej tektonice i w związku z powyższym tych wulkanów tam też jest sporo. No i co? No pewnie warto wspomnieć o jedynym miejscu w Polsce, pozostałością, jakieś tam 20 milionów lat temu, gdzie możemy rzeczywiście oglądać w krajobrazie stożek wulkaniczny. Największy czynny wulkan w Europie to oczywiście Etna. Osuwa się w kierunku morza. Niektórzy sądzą, że góra może zapaść się z tego powodu, co pociągnie za sobą oczywiście potężną eksplozję. No tak, to znaczy jak w czasie naszych wyjazdów mieliśmy możliwość obserwowania tych wulkanów i tych, gdzie dało się podejść bliżej, między innymi właśnie Etna czy Wezuwiusz, to z takim dość dużym, jak powiedzieć, no nie niepokojem, bo jakby nie mnie to dotyczyło, tak. Ale chodzi o to, że jestem zadziwiony, że ludzie mieszkają, żyją tak bardzo blisko tak dużego niebezpieczeństwa. To są miliony ludzi, którzy się osiedlają na zboczach wulkanów i próbują tam żyć. U podnóży wulkanów powstają ogromne aglomeracje. Przy czym trzeba powiedzieć, że krajobraz wulkaniczny jest krajobrazem bardzo surowym, kosmicznym, księżycowym, można by powiedzieć. Natomiast oczywiście te wulkany, które są wulkanami drzemiącymi przez dłuższy okres czasu, tam następuje sukcesja roślinności. W związku z powyższym no, to zasiedlanie jakby w jakimś sensie ma to swoje uzasadnienie. I do takich wulkanów należy m.in. Wezuwiusz, który uważamy, że jest wulkanem czynnym,
ale jednocześnie no, zamieszkałym i zasiedlonym. Tak, jest pewne racjonalne uzasadnienie tego, że u podnóży wulkanów rozwijają się miasta, rozwijają się ogromne obszary rolnicze. Wytłumaczenie to jest tylko jedno, a mianowicie gleby wulkaniczne, które nazywane są andosolami, są wyjątkowo żyzne. Posiadają materię odżywczą, roślinność, która u podstawy, u podnóży wulkanów się rozwija, to jest roślinność o szczególnych wymaganiach. A zatem wszystkie uprawy, oczywiście lokalne społeczności z tego korzystają, z tych żyznych, wulkanicznych gleb i rozwój obszarów rolniczych na tamtych terenach niesamowicie wzbogaca tamtejszą ludność. Są to rośliny uprawowe, do których my mamy dzięki tym europejskim wulkanom dostęp. To są migdały, to są oliwki, to są winogrona, pistacje, to jest dąb korkowy. O tych właśnie roślinach, o ich specyfice warto powiedzieć parę słów na ten temat, ponieważ, tak jak wspomniałam, są to rośliny o wyjątkowo dużych wymaganiach glebowych, a takie są realizowane w obszarach erupcji wulkanicznych. No i mówiliśmy o tych dużych miastach u stóp wulkanów, u stóp Wezuwiusza leży przecież Neapol. Neapol, tak. Po drugiej stronie, tak. Mieszkańcy Neapolu mówią o tym wulkanie Wezuwio. Bardzo ciepło. Naukowcy ogłosili ostatnio, badając wykopaliska w Pompejach, że nie w sierpniu, ale w październiku w 79 roku naszej ery doszło do tego katastrofalnego wybuchu. No to prawda, wybuch ten pociągnął za sobą przede wszystkim uwalnianie bardzo dużej ilości tefry, pyłu wulkanicznego, który przykrył te miejscowości i zresztą dzięki temu, że była to tefra, a nie była to lawa, była możliwość odtworzenia, bo przecież odsypano te miejscowości i można tam chodzić i oglądać. Mieliśmy taką okazję, no nie jest to, nie jest to widok pozytywny, no bo widać zastygłe postaci, bez ruchu, matka, która chroni dziecko swoim ciałem. To dziecko jest jakby w takim namiocie stworzonym z ciała kobiety. No rzeczywiście są to takie wrażenia bardzo przykre. Przytłaczające. Przytłaczające, może lepsze określenie, dokładnie. Powodem śmierci mieszkańców była wysoka temperatura, prawie 600 stopni Celsjusza. No niestety tak to jest. I teraz dlatego też to, co o czym wspominałem, no jedne z najgorszych działek w tamtych miejscach to właśnie na Wezuwiuszu. I to ci ludzie tam nie mają według mnie żadnych szans, mimo że jest opróbowany krater i wszystko jest teoretycznie pod kontrolą, to natura potrafi robić takie niespodzianki, że ci ludzie tam nie mają żadnych szans, zwłaszcza że wiemy, jak się ludzie zachowują w panice. Ostatni raz Wezuwiusz wybuchł w 1944 roku. Od 79 roku naszej ery aż do dzisiaj 77 razy. Cały czas drzemie, cały czas dymi. Tak, rzeczywiście stok wulkanu, obrzeża wulkanu, po którym chodziliśmy, jest ciepły. Ciągle można w tej ziemi wulkanicznej ugotować jajko. Jest to dla lokalnej społeczności duże, duże wyzwanie. No, natomiast jeżeli chodzi o Etnę, to tutaj ta część stokowa bezpośredniego kontaktu z kraterem, no nie jest zamieszkała, bo tam jest pusto. Jak pan redaktor zamieści zdjęcia z tego obszaru, to tam pokazujemy, że nie da się podłoża dotknąć, bo jest na tyle gorące. Natomiast no, w tym obszarze są ślady płynącej lawy, zastygłej lawy, dochodzi do jezdni, później jest droga, za drogą kolejny fragment tej lawy. W związku z tym no, taki też bardzo krajobraz, powiedziałbym, groźny. Groźny chociażby ze względu na swoją kolorystykę. Lawa jest ciemno-stalowa, ta zastygła lawa, głazy, które wytaczają się z oka wulkanu, taki mają właśnie kolor. No, jednocześnie o dużej porowatości, ostre, kanciaste, niebezpieczne dla potencjalnego turysty. Także obszar, teren, no, wyglądający groźnie. Bardzo ciekawa rzecz, która kwalifikuje się do takiego poglądowego nauczania ekologii, a mianowicie ślicznie widać szeregi sukcesyjne, szeregi roślinności, gdzie jeśli tylko kilkanaście, kilkadziesiąt lat,
nie ma erupcji, nie ma spływu, wypływu lawy, natychmiast wdrapuje się na stożek wulkanu roślinność. Botanicy bardzo celnie podzielili taką roślinność i wyróżnili cztery takie charakterystyczne strefy roślinności. Te rośliny, które rosną najniżej stożka, u podstawy, to są właśnie te, którymi my na co dzień jesteśmy, tak jak wspomniałam, bardzo zainteresowani. Bo u podstawy rosną i są zakładane przez człowieka przepiękne, ogromne, rozciągające się gaje oliwne, uprawiane dęby korkowe, drzewa migdałowe, czyli roślinność, która jest roślinnością bardzo wymagającą. To jest ta strefa najniższa o tej nakumulowanej dużej ilości żyznej gleby, tak zwana czwarta strefa. Trzecia już troszeczkę bardziej uboga w roślinność, tu już o uprawach mowy nie ma, ale ciągle rosną tam takie rośliny jak jałowce, spotykane są berberysy, krzewiasta roślinność, charakterystyczna dla tych obszarów sosna czarna. Strefa druga to już gatunki endemiczne, a wobec tego już specyficzne, już charakterystyczne, niespotykane nigdzie indziej ze względu na odpowiednie przystosowania. Gatunki nieznanych w naszym obszarze klimatycznym buków, gatunki topoli, ale też i spotkać tam można kasztanowce jadalne. I wreszcie ta strefa najwyżej ułożona, najbliżej otworu wulkanicznego, to już jest strefa roślinności ubogiej, niesprzyjające warunki, a zatem będą tam rośliny niskie, bardziej roślinność zielna, taka jak na przykład rumiany, wierzchlina, przytulie, różne gatunki przytuli, a wobec tego już roślinność niska, mała, z niewielkimi wymaganiami, bo już bardzo, bardzo wysoko. Także ciekawie ten szereg sukcesyjny wygląda, bardzo ładnie pokazuje wchodzenie pod górę roślinności. W tym obszarze to również mamy taki bardzo ładnie widoczny na Morzu Tyreńskim położona wyspa, a jednocześnie wulkan Stromboli. Mieszka tam około 600 mieszkańców, turystycznie jest zagospodarowany, a jest to wulkan ciągle czynny. To jest kolejny jakby przykład tego, no ja nazywam to trochę beztroską człowieka. Etna aktywuje się przynajmniej raz w roku, no często, a ostatnia erupcja była tak silna, że wulkan przesunął się dokładnie o 50 centymetrów, to sporo. Dokładnie, to jest dużo i te duże erupcje wulkanów, one potrafią, szczególnie te, które są blisko akwenów, potrafią, że tak powiem, powiększyć wyspę, jak to miało miejsce w 1918 roku na Islandii. No to co, jedziemy na Islandię chyba już? Proszę bardzo. Islandia to bardzo ciekawa wyspa, bardzo ciekawy obszar. Klimatycznie chłodno, bym powiedział zimno, wilgotno. Natomiast mówimy o wulkanach i tamtych wulkanów jest bardzo dużo, ze względu na te dwie płyty tektoniczne, o których już wspomniałem, ale jednocześnie tam jest, ze względu na temperatury, jeszcze mamy do czynienia z takim bardzo ciekawym połączeniem dwóch żywiołów. Z jednej strony wulkan, a z drugiej strony lodowiec. Jednym z większych takich system lodowcowych to nazywa się tam Merdas Jökull i tam pod tymi lodowcami znajdują się wulkany i czasem następuje właśnie taka erupcja, o której wspomniałem, 1918 rok, to był lodowiec Katla, którego erupcja, no opowiadano nam, że w tym czasie fala, no bo wyobrażamy sobie lawę, która wychodzi z lodowca, czyli ta woda natychmiast topnieje i idzie brzegiem, znaczy porusza się po podłożu. Podobno na szerokości 1,5 km, wysokości 75 metrów szła taka fala i jakby powiększyła się wyspa w momencie, gdy już dotarła do oceanu. Były straty w ludziach, były straty w zwierzętach przede wszystkim, bo to było po prostu nieuniknione. A cofając się w czasie, w latach 1783-1788 dochodziło do serii wybuchów islandzkich wulkanów Laki i Grímsvötn. Ilość wyrzucanego przez nie dwutlenku siarki mogła doprowadzić do zmian klimatycznych w Europie. Mówi się nawet, badacze tak twierdzą, że klęski głodu, które
doprowadziły do wybuchu rewolucji francuskiej, mogły być wywołane również wybuchami wulkanów właśnie. Tak, oczywiście, no, bardzo duża ilość pyłu, pary wodnej, gazów powoduje, że dostępność promieni słonecznych jest ograniczona i wtedy, no, właśnie może przy dłuższym okresie trwania takiego stanu może dojść właśnie do wręcz zamierania gatunków. Tak, zaburzenia w przebiegu fotosyntezy i to już tworzy nam się łańcuch zależności pokarmowych. Pyły ograniczają dostęp promieniowania tego o największych wartościach potrzebnych do procesu fotosyntezy, zaburzenia w produkcji materii roślinnej, a wobec tego pociąga to za sobą niewielkie zasoby pokarmowe dla zwierząt roślinożernych i tak dalej, i tak dalej. Te z kolei stanowią bazę dla drapieżników, a zatem jest to absolutnie bezpośrednie przełożenie, jeśli chodzi o wpływ erupcji wulkanicznych. Mieliśmy też i takie bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek nie bezpośrednio uczestniczyliśmy w erupcji wulkanu, ale podczas naszej wyprawy do Amazonii postanowiliśmy pobrać próbki wody z Amazonki, które następnie w malutkich fioleczkach przywieźliśmy tu do kraju i robiliśmy ich analizę chemiczną. Ale mieliśmy też i ze sobą na potrzeby naszej wyprawy ten taki podstawowy sprzęt pomiarowy, który można było zabrać. pH-metr-konduktometr. Tak jest, pH-metr-konduktometr. No i proszę sobie wyobrazić, że oto siedzimy w kanu, nasz przewodnik amazoński Mo, bo takie miał imię, wodzi nas, opływamy zalane deszczowe lasy tropikalne Amazonki i robimy badania wody Amazonki. Okazuje się, że pH deszczu badane w tym czasie, pH tak, deszczu pada było 4,5. Było 4, czyli nawet kwaśne deszcze. Tak, nawet to pH schodziło do 3,3. No, więc tak. Zastanawialiśmy się, ponieważ byliśmy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania razem. Dyskusja zawrzała, dlaczego te wody Amazonki są tak strasznie kwaśne. Jak możliwe jest w takim razie w tak kwaśnych wodach życie? A myśmy stwierdzali, to życie było, a zatem te adaptacyjne możliwości organizmów były zachowane. No i dopiero po powrocie do kraju dowiedzieliśmy się, że właśnie tuż przed... Znaczy poszukaliśmy. Tak, poszukaliśmy, no, poszukaliśmy przyczyn, no, bo dyskusja się oczywiście zamknąć nie mogła tam na miejscu, poszukaliśmy przyczyn. Brak internetu, to brak jest ten internetu, powód. No byliśmy w dziczy, tak? Okazało się, że to było pokłosie sprzed kilku dni występującej erupcji wulkanicznej. Wszystko oddziaływuje na ekosystemy, w tym właśnie przykład tego ekosystemu wodnego Amazonki. O tym, że pył wulkaniczny może sparaliżować komunikację lotniczą, to doskonale wiemy. Tak się stało w 2010, prawda, tak, w Europie, tak. Po wybuchu islandzkiego wulkanu o ciekawej nazwie. Odważy się Fjall to jest wulkan, natomiast Eyjafjallajökull to jest lodowiec, bo jökull po islandzku to jest lodowiec. I no i rzeczywiście, no, to było bardzo duże zagrożenie i ten paraliż, który tam obliczono na miliardy dolarów strat przez linie lotnicze. No jest to naturalne. Ten pył wulkaniczny potrafi być bardzo drobnym pyłem. W związku z powyższym istnieje duże zagrożenie, że może nastąpić pochłonięcie go przez silniki, no i zatarcie ich, to tak mówiąc bardzo, bardzo obrazowo. Co jakiś czas zresztą pojawiają się informacje o budzących się wulkanach na Islandii właśnie. Tak, no tak jak powiedziałem, Islandia jest takim obszarem bardzo aktywnym. Tam chodząc po terenie, no generalnie dróg jest niewiele, w związku z powyższym, jak się zagłębimy troszeczkę dalej, to ten obszar staje się taki bardzo, jak wspomniałem, już kosmiczny i jednocześnie na tym samym terenie mamy gejzery, mamy fumarole, czyli takie wypiętrzenia skalne, które mają temperaturę 150-200 stopni Celsjusza. Tam się je klasyfikuje w zależności od tych temperatur. No i wreszcie mamy lodowce, tak? W związku z powyższym to wszystko razem na tym jednym terenie funkcjonuje. Islandia bardzo fajnie też wykorzystuje to turystycznie, dlatego że w miejscu tego rozsunięcia się płyt jest to obszar wyraźnie zaznaczony. Zrobiono most
nad częściami i pokazano, gdzie jest się w Europie, a gdzie jest się w Ameryce. Także to też bardzo interesujące miejsce. Roślinność bardzo uboga, mimo tych gleb wulkanicznych, ponieważ tu czynnikiem takim decydującym jest temperatura. A zatem niskie temperatury, więc roślinność zgoła odmienna od roślinności tej, którą spotykamy wokół czy Etny, czy Wezuwiusza. Wysokość drzew nie sięga wyżej aniżeli 2-2,5 metra. Zdecydowanie przeważa roślinność zielna, przyziemna, o krótkim okresie wegetacyjnym, ponieważ tu tym czynnikiem, tym restryktorem środowiskowym są niskie temperatury. Przede wszystkim też i w wyniku stałego wypływu wody ze szczelin mamy do czynienia z mocno zasoloną wodą, a w związku z powyższym też ta roślinność tu spotyka się z takim oporem środowiska w tym zakresie. Opuszczamy matecznik wulkanów, czyli Islandię, i wybieramy się do Peru. Tak, Ameryka Południowa. Arequipa, drugie co do wielkości miasto Peru, interesujące również dla miłośników wulkanów. Trzy wulkany otaczające to białe miasto. Który z tych wulkanów najciekawszy? Wszystkie trzy wysokie. To znaczy tak, po pierwsze, że są bardzo wysokie, bo to jest powyżej 5000, dużo powyżej 5000 metrów nad poziomem nawet morza. Nawet jeden Czaczanti ponad 6. Tak, 6057, jak to dobrze pamiętam. Mhm. Bezpośrednio o samych wulkanach trudno nam powiedzieć, dlatego że my je widzieliśmy z pewnej odległości. No są to już takie obszary bardzo wymagające, jeżeli chodzi o wyposażenie, żeby się tam dostać i cokolwiek zobaczyć bliżej. Ale rzeczywiście z tej Arequipy można oglądać cztery wulkany, które są w bezpośrednim sąsiedztwie. To jest rząd wielkości 17 km do 40 km jedynie. Więc można oglądać, jak one górują nad tymi obszarami. Cztery wulkany, a ten czwarty? Znaczy Picchu Picchu, Misti, Chachani i Ubinas. Oj, co ciekawe, to Picchu Picchu nazwa pochodzi od słowa Picchu, czyli według języka Quechua oznacza górę lub szczyt. Góruje nad obszarem, w związku z tym tak został nazwany. Roślinność charakterystyczna dla Peru, peruwiańska, typowa dla maki, a wobec tego podobna do roślinności śródziemnomorskiej, ponieważ też temperatury tam są podobne, zbliżone. Spotykana jest duża ilość gatunków roślin, które spotyka się w deszczowych lasach tropikalnych, ponieważ dość duża wilgoć w powietrzu. Wręcz wykorzystywana jest ona, bo te chmury unoszące się nad stożkami wulkanicznymi są pełne wody. Tam panująca wilgotność jest bardzo duża. Spośród takich bardzo ciekawych roślin, które tam są spotykane, to są tak zwane air plants, a wobec tego rośliny, które przenoszą się z miejsca na miejsce siłą wiatru. Można tutaj powiedzieć o tilancji. Tilancja bardzo charakterystyczna w zagłębieniach, szczelinach skalnych, a wręcz widzieliśmy nawet, kiedy podróżowaliśmy w tamtym rejonie kolejką, gdzie na drutach elektrycznych pozaczepiane te wędrujące w górnych warstwach atmosfery rośliny pięknie się rozwijały. Także charakterystyczna roślinność tamtej strefy klimatycznej. No właśnie, dlaczego Picchu Picchu, a nie Picchu? Podwójna nazwa przede wszystkim dlatego, że jest to łańcuch składający się tak naprawdę z 7 szczytów o różnej wysokości. No i ponieważ jesteśmy w Peru, to świat Inków, którzy jakby świetnie wykorzystywali teren, i odkryto tam platformę ceremonialną, właśnie wykorzystywaną przez Inków, i odkryto tam mumie dzieci, gdzie Inkowie składali swoje ofiary. Część znajduje się w Muzeum Narodowym. No i to, że jak się z lotu ptaka patrzy na szczyty, te 7 szczytów, to tworzą one figurę osoby z profilu, można by go porównać do śpiącego Indianina. Tak, twarz Indianina. No, trzeba uruchomić wyobraźnię, no niemniej jednak rzeczywiście można się dopatrzeć takiego zarysu z tym charakterystycznym orlim nosem indiańskim.
Bardzo, bardzo ciekawa roślina, która później po powrocie z wyprawy dla mnie stanowiła bardzo ciekawy materiał, który właśnie można byłoby zastosować w biomonitoringu środowiska, ponieważ jest to roślina, która wędruje w powietrzu, przenoszona jest siłami wiatru, noszona jest i jest powiedziane, że najwięcej na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza można spotkać osobników, przedstawicieli tego gatunku, a wobec tego w badaniach biomonitoringowych, badając próbki tkanek tej rośliny, można oceniać stan zanieczyszczenia środowiska na wysokości 1000 metrów. Skoro ona tam żyje, a wobec tego z tego obszaru kumuluje zanieczyszczenia, które pochodzą niejednokrotnie właśnie z erupcji wulkanicznych, to doskonały materiał do badań biomonitoringowych. I przyznam szczerze, miałam takie przemyślenia, czy przypadkiem na listę roślin wskaźnikowych nie wprowadzić tej tilancji. Tilancja, bardzo ładna nazwa, ale roślina ciekawa. Niedawno media donosiły o wybuchu wulkanu na Filipinach, to na wyspie Luzon, najaktywniejszy wulkan na Filipinach. Tak jest, nazywa się Mayon i to był styczeń 2018. My byliśmy tam w 2010 roku i w 2010 roku też była erupcja tego wulkanu, przy czym my byliśmy po 20 stycznia. Natomiast chyba pod koniec lutego była ta erupcja. Dokładnej daty nie pamiętam. Duży wulkan, choć nie tak duży jak w Peru. 2463 metry nad poziomem morza. Tak jest. Filipiny leżą generalnie w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Jest to obszar, gdzie występuje ponad 450 wulkanów, czynnych wulkanów oczywiście, i około 90% trzęsień ziemi właśnie w tym rejonie się zdarza. Na samych Filipinach występują 23 wulkany czynne i one mają bardzo różną wysokość, dużą rozpiętość tej wysokości, od takiego najniższego występującego na jeziorze Tal, i nazwa pochodzi od tego wulkanu Tal, to jest 300 metrów nad poziomem morza, i do rzeczonego Mayon, który ma ponad 2,6. Tam też jest taki wulkan Pinatubo, który wybuchł ponad 20 lat temu. No to tak, w 1991 roku. 91 tak, rok, tak. Około 800 osób zginęło tak, wtedy. Tak, i to wszystko właśnie jest na tej wyspie Luzon, największej tak. Zresztą wyspie na Filipin, największej wyspie Filipin. Blisko równika, wobec tego to są te deszczowe lasy tropikalne. No Borneo słynie przecież z tych lasów tropikalnych. No tam zachowane są gatunki wśród małp przede wszystkim, które są w prostej linii przodkami człowieka. Makaranga gigantea, no ewentualnie tu można byłoby pomyśleć o następnej takiej bardzo ciekawej roślinie, która w tamtym rejonie jest spotykana. To jest roślina, która również no, zwróciła moją uwagę z tego względu, że też myślałam o tym, że z tamtego rejonu byłaby to doskonała roślina o znaczeniu tym biowskaźnikowym. Dlaczego? Makaranga ma ogromne liście, jest to roślina drzewiasta, natomiast co jest ciekawego, na powierzchni liści makarangi znajduje się charakterystyczny, specyficzny wytwór skórki. Chciałabym może poszukać porównania tu w tym momencie. O, myślę, że znalazłam. Gdybyśmy rozłożyli pasek rzepa, takiego, na który zapinamy teczki, torby, wiemy, o czym myślę. To właśnie taką powierzchnię ma liść tego drzewa, co z kolei jest doskonałym chwytaczem zanieczyszczeń. Jest taka porowata, jak rzep. Powierzchnia tego liścia powoduje, że wszystkie pyły, które unoszą się w okolicy, wychwytywane są właśnie przez powierzchnię tych blaszek liściowych. Więc też, ponieważ ja zajmuję się organizmami biowskaźnikowymi i zawsze zwracam uwagę na cechy tych roślin, co je predysponuje do tego, żeby były tymi organizmami wskaźnikowymi, tak właśnie tu zwróciłam uwagę na tą makarangę. Ona w mojej ocenie byłaby doskonałym wskaźnikiem. Zatrzymuje wszystko. Mówiliśmy o dużej ilości wulkanów na Filipinach. Czy podobnie dużo jest w Malezji? I czy ludzie mieszkają
wokół tych wulkanów? Generalnie tak, to znaczy nie ma tak dużo wulkanów, aczkolwiek ciągle mówimy, że, bo to jest ten sam pierścień pacyficzny, pierścień ognia. No a to nie ma znaczenia, gdzie znajdujemy się, jak obserwujemy na świecie wulkany. Wszędzie one są zasiedlane. To jest związane z tym, co mówiła żona, że żyzne są gleby. W związku z powyższym, no człowiek tam, gdzie trochę wody, tam, gdzie żyzna gleba, tam on jest zawsze. A widzieli Państwo w Malezji wulkan plujący błotem? To jest tam atrakcja turystyczna. Nie trafiliśmy. Nie było nas tam. W Malezji przede wszystkim się skupialiśmy na lasach deszczowych, w związku z powyższym nie oglądaliśmy i pozostałych atrakcji. Tu zaznaczyć należy jedną rzecz, a mianowicie my wędrujemy podczas naszych wypraw ścieżkami nieturystycznymi. A wobec tego rzeczywiście może tu być taka sytuacja, że to jest, tak jak pan wspomniał, atrakcja turystyczna. Natomiast nasze wędrówki sprowadzają się do dzikich ścieżek. Jak jesteśmy blisko, to oczywiście jesteśmy i w nich. Tak. A czy można spotkać turystów obok stożka wulkanicznego u nas w Sudetach? Czy jest zainteresowanie? Myślę, że tak. Sudety to obszar, w którym możemy spotkać tak zwane lawy poduszkowe, czyli skały, które powstały w wyniku wylewów lawy bazaltowej. No to było trochę lat temu, bo 450 milionów lat temu. Natomiast rzeczywiście 20 milionów lat temu mieliśmy ten okres najmłodszych polskich wulkanów i w tej chwili jest Ostrzyca się nazywa. To taki stożek wulkaniczny, który z daleka jest widoczny. Z drogi, jak się jedzie w Sudetach, to wyraźnie go widać w krajobrazie i można go po prostu oglądać. Trzeba tylko wiedzieć, że jest to wulkan. Przemknęliśmy bardzo szybciutko, jeśli chodzi o te organizmy wokół Etny i Wezuwiusza. Ja tutaj przygotowałam kilka takich ciekawostek, ponieważ w tamtym obszarze spotykamy taką roślinność, jak między innymi drzewa migdałowe, jak drzewo korkowe, drzewa laurowe, a wobec tego, żebyśmy tu może przez moment się zastanowili, bo przechodzimy nad tą roślinnością w życiu codziennym i w ogóle nie zastanawiamy się nad wyjątkowością tych roślin. Wystarczy, żeby pamiętać, że są dwa gatunki drzew migdałowych. Jeden gatunek to są zdecydowanie jadalne nasiona. Nasiona natomiast tak zwanej odmiany gorzkiej są absolutnie trujące, zawierające bardzo duże ilości tak zwanego kwasu pruskiego, bardzo niebezpieczne, więc też spożywając migdały, trzeba w momencie, kiedy jesteśmy w terenie, spotkamy się z taką roślinnością, też trzeba wiedzieć, mieć świadomość, co bierzemy do ust. Dalej, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład drzewa oliwne, oliwki, których mamy na naszych półkach sklepowych niesamowitej ilości, to są drzewa, które są drzewami określanymi jako matuzalemowe, a wobec tego są to długowieczne. Sady oliwne, niektóre są sadami tysiącletnimi i co ciekawe, te tysiącletnie drzewa oliwne owocują ciągle, bez przerwy, co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o roślinność. Co jest jeszcze takiego bardzo ciekawego? Dlaczego oliwki, te, które są nam dostępne, są od razu przetwarzane? Owoc oliwki jest owocem wyjątkowo nietrwałym, a wobec tego, jeśli oliwka nie zostanie zasolona, zmarynowana w przeciągu dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, owoc taki po prostu się psuje. Nie mamy świadomości, jak cenny jest ten prawdziwy korek, który jest dostępny w naszych sklepach. Ten prawdziwy korek pozyskiwany jest właśnie z dębu korkowego. I tu uwaga, dopiero po około 20 latach można z takiego drzewa korkowego odcinać płaty korka, czyli surowca, celem wytworzenia tych mat korkowych, które są nam dostępne. Taki zabieg może być powtórzony nie wcześniej niż po 10-12 latach.
a zatem kolejna partia surowca z tego samego drzewa, na kolejną partię musimy czekać 10 do 12 lat, a zatem mamy tutaj z materiałem do czynienia, materiałem budowlanym, bo tak korek należy określić, który jest niezwykle cenny, więc jeśli ma swoją cenę w sklepach naszych, to i jest to prawdziwy korek, no to jest to absolutnie no, uzasadnione. Laur, z czym nam się to kojarzy? No z wieńcem laurowym, prawda? Zakładanym na głowy zwycięzców bitew. Z pięknych, dużych liści laurowych plecione wieńce o charakterystycznym zapachu, które używamy w gastronomii. Opakowania z liśćmi laurowymi znajdują się przecież na każdej półce sklepowej. Bardzo ciekawa roślina. No, między innymi od drzew laurowych bierze się polskie wyrażenie laureat, a wobec tego zwycięzca. Ten, który dobrnął do końca jakiegoś wydarzenia i to z tarczą, a nie na tarczy. Musimy mieć świadomość też i tego, że wokół, u podstawy stożków wulkanicznych rozwijają się liczne gatunki epifitów roślinności, gdzie jedna roślina rośnie na drugiej. Tutaj należy wyliczyć kilkadziesiąt gatunków storczyków, które spotykane są u podstawy Wezuwiusza. 25 do 30 gatunków stwierdzono orchidei, storczyków, właśnie z tamtego obszaru, z tamtego terenu. Kasztany jadalne, a zatem znowu gatunki, z którymi mamy do czynienia. Mój ostatni pobyt w sklepach tych wielkopowierzchniowych zwrócił moją uwagę właśnie na to, że mamy kasztany jadalne dostępne, możemy już nie tylko na placu Pigalle tak. Je spotkać, ale i w naszych. Ale i w Kielcach. Tak, i w Kielcach. My nie powiedzieliśmy nic, a byliśmy w bardzo ciekawym miejscu w Australii. Północno-wschodnia część Australii i byliśmy na wulkanie, który nazywa się Undara. Wulkan, dlaczego jest ciekawy? To jest wulkan, który ostatnio erupcję miał 20 tysięcy lat temu, w związku z powyższym jest to wulkan już nieczynny, tak zwany wulkan wygasły. Natomiast to, co tam jest bardzo interesujące, to, że w czasie erupcji tego wulkanu powstała jaskinia lawowa. Rodzaj jaskini, ponieważ tam płynęła obok rzeka i zdarzyło się właśnie tak, że ta lawa wpływająca stworzyła taki ciąg jaskini, bardzo zresztą dużej, o bardzo ciekawych kolorach ze względu na zawartość tej magmy. Pora kończyć dzisiejsze spotkanie, chociaż można by było jeszcze opowiadać na przykład o wyspach Indonezji, gdzie znajduje się 76 aktywnych wulkanów. Według US Geological Survey to światowy rekord. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dziś doktor habilitowany Małgorzata Anna Jóźwiak i profesor doktor habilitowany Marek Jóźwiak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.